Ostatnie dni grudnia to zawsze doskonały czas na dokonanie podsumowań. Drugi rok naznaczony pandemią od pierwszych dni był wielką niewiadomą. Właśnie mija. Jaki był? Nie był to taki rok przełomowy. Rok 2021 nie było takich dużych przedsięwzięć, dużych inwestycji. Był to rok, który był również ograniczony, co chodzi o nasze możliwości, przez pandemię. Bo nie ukrywajmy, tutaj te wydarzenia, te jakieś działania, które udało nam się w tym roku mijającym wykonać, one były nie na 100%, były gdzieś tam na 90-80%. Byli jednak tacy, którzy starali się nam ten niedosyt wynagrodzić. Co najbardziej ucieszyło włodarza miasta? Na pewno takim sukcesem to są sukcesy sportowe tego mijającego roku. Odbyła się olimpiada, wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk. W historii Suwałk, Suwalszczyzny nigdy nie mieliśmy żadnego sportowca na podium, na najwyższej rangi imprezie sportowej. Tutaj jest Maria Andrzejczyk na drugim stopniu tego podium, srebrny medal przywiozła z Tokio i tu gratulujemy, cieszymy się. Ślepsk Malow Suwałki zajął 7. miejsce w poprzednim sezonie plus ligi. W tym sezonie obecnym trochę słabi, ale ostatnia wygrana w Gdańsku też nas buduje, utwierdza w przekonaniu, że będzie chyba w nowym roku tylko lepiej, a nie gorzej. Trudno przejść obojętnie obok sukcesu Marii Andrzejczyk, która ciężko na olimpijskie podium zapracowała, a kibice zadbali, by dać wyraz swemu zadowoleniu. To jest tak cudowne, jak tylu ludzi po prostu jest i kibicuje, po prostu krzyczy. To są najpiękniejsze emocje, dla których ja chcę właśnie trenować i startować. Do tak ciepłych przyjęć tutaj w rodzinnej miejscowości. Jestem bardzo wdzięczna, że jest tylu wspaniałych ludzi. Prezydent Suwałk, podsumowując mijający rok, wspomniał również o rozwoju funkcjonalności miasta. To od wielu lat, można powiedzieć, firmowy znak Suwałk, choć w 2021 roku nie był aż tak bardzo spektakularny. Były realizowane różne inwestycje związane z przebudową układu drogowego, bo udało nam się tutaj dokończyć ulicę, ten odcinek tego łącznika od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej, czyli ta trasa wschodnia. Mam nadzieję, że w tych kolejnych latach będzie ona zakończona. Ulica Raczkowska została przebudowana i szereg innych mniejszych inwestycji udało się wykonać. Nie było obiektów kubaturowych i to dało się zauważyć, nie? Ale już ich mamy sporo w naszym mieście, a jeszcze jeden pewnie powstanie gdzieś tam za kilka lat, mam tu na myśli mediotekę, czyli bibliotekę, ten nowy obiekt, który jest na etapie konkursu. Bardzo rzadko się zdarza, że rok składa się wyłącznie z nieustającego pasma mniejszych lub większych sukcesów. Gdzie Czesław Frankiewicz dostrzega porażkę? To, co wszyscy widzimy, ale to przekłada się na pewne dane statystyczne, co nas niepokoi, to w roku 2020, ale również w roku 2021 nadal sytuacja demograficzna nie napawa optymizmem. W roku 2020 po raz pierwszy mieliśmy ujemny przyrost naturalny, czyli zmarło więcej Suwalczan niż urodziło się. W tym roku, jak zanalizowałem, po 11 miesiącach zgony i urodzenia pogłębia się ta sytuacja. Będą rekordowa liczba zgonów, natomiast będzie również rekordowo niska liczba urodzeń. Na pierwszy problem niewątpliwy wpływ ma wciąż trwająca pandemia, która wyjątkowo dotkliwie potraktowała Suwałki podczas jesiennej fali. Ta pandemia przecież dodatkowo przynosi nam codziennie olbrzymią liczbę zgonów i tych zgonów tutaj w suwalskim szpitalu też jest rekordowa liczba i to można powiedzieć, że to jest to, co nas martwi bardzo i z czym kończymy ten ustępujący rok 2021. Ale nie tylko to budzi niepokój włodarza miasta. Czesław Frankiewicz wskazuje na jeszcze jeden aspekt życia Suwałczan, w którym wyraźnie dostrzega zastój. O ile
Cieszę się niezmiernie, że powstają nowe osiedla, nowe mieszkania, nowe bloki, nowe budynki jednorodzinne. Widzimy ten impet rozwojowy w mieszkalnictwie w Suwałkach. Jeżeli widzimy również te kolejne markety, które powstają, a to Multishop, a to te centrum handlowe na ulicy Reja, czy też inne te projekty, które są przygotowane, to jest bardzo dobrze. Natomiast to, co mnie martwi, to zastój od kilku lat w rozwoju gospodarczym, w sensie przemysłu. Ja jak jestem, co dwa tygodnie przejeżdżam tereny przemysłowe naszego miasta, to co uczyniłem niedawno, i tak sobie zadałem pytanie, jaki obiekt został pobudowany i kiedy? Ostatnio w Suwałkach. No to oczywiście jest firma Tanne, ale ona w 2018 roku wiosną, chyba w kwietniu było otwarcie tego zakładu. Jest to centrum takie serwisowe DAF-u, zaraz przy rondzie, przy obwodnicy miasta. I tak na dobrą sprawę chyba się na tym kończy.